Siemo, z tej strony MagicSens, witam was w Crusader Kings 3, a dokładnie w naszych poradnikach do jego. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się achievementem King of All the Island, po polsku Król Wszystkich Wysp. Dzisiejszy odcinek jest dosyć nietypowy, ponieważ mamy kamerkę, a to dlatego, że cały materiał zajął mi 8 godzin i zmniejszenie do sensownych ilości będzie niemożliwe tego materiału. Dlatego zmienimy sobie trochę formę i pokażę wam, jak to zrobić w krótszym materiale, a nie w takim dłuższym, jak to zawsze robiliśmy. Możecie też napisać w komentarzach, jak wam się podoba taka forma przedstawienia achievementa w porównaniu do innych osiągnięć. No i tak, w achievementie chodzi o to, żeby zdobyć wszystkie wyspy Oceanu Atlantyckiego i Morza Śródziemnomorskiego, no i Morza Bałtyckiego też akurat. I nie wolno, jak tutaj widzicie, przekroczyć 80 hrabstw. Też w achievementie warto wspomnieć o tym, że trzeba być od początku do końca pochodzenia wikingowego plus religii wikingowej. Tutaj teraz wam się wyświetlają, jakie hrabstwa potrzebujemy do tego achievementa. Są po angielsku, bo gra jest po angielsku, nie po polsku i tak łatwiej właśnie znaleźć. Mamy napisane, królestwo, do jakiego królestwa należy dane hrabstwo i trzeba je znaleźć i sobie podbić. A tutaj macie listę księstw, które trzeba podbić, tak samo jest w jakim królestwie ją znaleźć i jak się nazywa to księstwo. No i do zrobienia tego achievementa użyjemy oczywiście naszego ukochanego Jarla Hastinga, który pomaga nam w każdym achievementie. I od razu też przypominam dla was, żebyście zaznaczyli Ironmana. No i na samym początku chciałem wam pokazać, że udało mi się zrobić to osiągnięcie już drugą postacią. A to dlatego drugą, że ojciec mojej postaci, on zmarł, czyli tak naprawdę nim w ogóle nie grałem, od razu z dziadka przeszłem na wnuczka. No więc to oznacza, że to bardzo szybko mi się udało go zrobić. Tego achievementa zdobywa się w dwóch etapach. Jeżeli zrobimy pierwszy etap, to drugi już powinien iść z górki. Jeżeli coś nie udaje nam się w pierwszym, to lepiej zrestartować. Znaczy można podzielić na trzy etapy. Ale pierwsza rzecz jest na tyle łatwa, że nie trzeba. Startujemy tutaj, jak każdy wie. I musimy podbić Królestwo Tasalonii, jak to w każdym achievementie wikingowym. Ważne, żeby wziąć całe królestwo, dlatego że tutaj mamy wyspy, które potrzebujemy, ale i Konstantynopol, który jest bardzo potężny. No i też to bardzo mocno osłabi Imperium Bizantyjskie, z którym będziemy, jak widzicie, tutaj jeszcze jedną wojnę prowadzić, tutaj jeszcze jedną wojnę prowadzić. Kreta akurat jest wolna, więc ją sobie sami podbijemy. Dosyć nietypowo, bo zawsze jak się idzie stąd na Tasalonię, to się rozbija w Neapolu. Ale my Neapolu nie potrzebujemy tego achievementa, my potrzebujemy Sardynię, więc lepiej od razu zacząć z podbiciem Sardynii, czyli podbijamy sobie prowincję tutaj i dopiero wtedy przerzucimy się na Tasalonię. Jeżeli nie wiecie, jak podbić Tasalonię, zapraszam do innych poradników na moim kanale wikingowy, gdzie tam jest, w achievementie chodzi o podbicie Tasalonii, bo zawsze jest tak samo i zawsze jest bardzo łatwo. Na końcu tego odcinka będzie playlista. I co bardzo ważne, trzeba zaznaczyć, nie tworzymy królestwa Tasalonii. Możemy stworzyć jakieś księstwo, jeżeli potrzebujemy, ale królestwa nie można. I potem podbijamy sobie jakieś pomniejsze wysepki, właśnie możemy Kretę podbić, tej wyspy hiszpańskie. I wypatrujemy dogodnej okazji, żeby... Tutaj jest wiking, który kontroluje zachodnią część Szkocji i ma wyspę Man. A my wyspę Man bardzo potrzebujemy, bo ona da nam królestwo i ogromne boosty do armii, ekonomii, do wszystkiego. Czyli wypatrujemy dogodnego momentu i atakujemy go, zabierając wyspę Man i potem dostajemy specjalną decyzję o stworzeniu królestwa wyspy Man i pozostałych wysp. Od razu wam też powiem, że opłaca się inwestować w wyspę Man od samego początku, dlatego że tutaj są sloty na każdy możliwy budynek, co nam daje bardzo pokaźną ilość złota w trakcie gry i armii. I teraz rozpoczyna się drugi etap zdobycia tego achievementa, czyli mamy wielką armię pokaźną i najlepiej teraz pozabierać ziemię, które potrzebujemy od silnych uczestników na tej arenie, czyli jak na przykład dla Wessex zabieramy tę wysepkę. Jeszcze trzeba pamiętać, że Szwecja jest silna. A i też jest ważne, żeby pamiętać, żeby witać do Imperium Bizantyjskiego co jakiś czas, jak się kończy nam trus. No bo bądź co bądź, to są trzy aż wojny.
Jak samo Szwecją, to są dwie wojny, więc to no trochę. Czas może nas nie goni, ale lepiej szybciej niż wcale. Jak możecie zobaczyć, ja mam 70 ziem i ja jedynie ponadprogramowo podbiłem sobie ziemię Tasaloni. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś chce, to może sobie podbić jeszcze 9 ziem, żeby mieć łatwiej, żeby mieć większą ekonomię i wojsko do robienia rzeczy pod Atigmem. Też trzeba pamiętać, że nasi wasale będą cały czas nam podbijać, więc lepiej jakąś rezerwę ziem zachować. No i mam nadzieję, że zachęciło to was, żebyście sami sobie zdobyli tego achievementa. Mi osobiście to zajęło tam ponad miesiąc, a to dlatego, że na tego achievementa przeznaczałem 1 godzinę w tygodniu, żeby sobie zrobić to. A łącznie cały achievement i cały materiał, który nagrałem, zajął mi 8 godzin. No i z tego miejsca chciałbym też poruszyć sprawę organizacyjną, że zostały już tak naprawdę tylko 2 achievementy, z czego mamy jeszcze nepotyzm i drugi wybór Władimira. Ale tutaj dam znak zapytania, a jak wiecie, na moim kanale znak zapytania oznacza nie wiem, może będzie, może nie będzie. Na pewno karolingów chciałbym wam pokazać i religię, ale to na pewno mi bardzo długo czasu zajmie. Karolingowie jeszcze nie wiem jak, a tamto no to zobaczymy. I będzie koniec achievementów do czasu, aż wyjdzie nowy DLC i wtedy pojawią się nowe achievementy i będziemy grali sobie jeszcze raz. Zachęcam do zobaczenia całej playlisty z poradnikami. Już tam mamy prawie wszystkie możliwe achievementy do zdobycia z tych takich, gdzie trzeba coś zrobić. Jak widzicie, tam tylko tych 4 brakuje. Zachęcam też do zobaczenia innych serii na moim kanale, do zostawienia subskrypcji, żeby nic nie przegapić. Jak wyjdzie nowy DLC do Crusader Kings 3, to na pewno ogramy to na premierę. Bo już mam nawet go kupionego przedpremierowo, więc to tylko czeka. Zostawcie lajka, jeżeli poradnik wam się podobał i napiszcie w komentarzu, czy udało wam się zdobyć tego achievementa, czy nie. Do następnego. Elo, emocje z Rainbow Magic CS. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Elo.